Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Samorząd terytorialny w Polsce odrodził się w 1990 roku. 25-lecie samorządności gminy Sułkowice uczczono na uroczystej sesji Rady Miejskiej 14 listopada. Nim radni podjęli uchwałę w tej sprawie, wszyscy zgromadzeni w Sułkowickim Ośrodku Kultury minutą ciszy upamiętnili ofiary zamachu w Paryżu oraz zmarłą kilka dni wcześniej honorową obywatelkę gminy Sułkowice, Marię Lewandowską. Wspominamy niezwykle ważny fakt, którego konsekwencje dotyczą każdego mieszkańca. Doświadczenie odzyskania wolności stało się bowiem udziałem każdego z nas. Wybrani w wolnych i powszechnych wyborach przedstawiciele społeczeństwa zasiadający w Radzie Miejskiej zaczęli faktycznie odpowiadać właśnie przed społeczeństwem. Idea samorządności na każdej ze swych płaszczyzn rozwijała się dzięki wszystkim radnym. Bez ich dobrej woli, doświadczenia i zaangażowania niemożliwe byłoby budowanie lepszej przyszłości gminy Sułkowice. Uchwałę, której tekst odczytała wiceprzewodnicząca Krystyna Sosin, radni podjęli jednogłośnie. Tablica, na której umieszczono treść tego wyjątkowego aktu, odsłonięta podczas sesji, zawiśnie w Sułkowickiej Izbie Tradycji. Jestem dumny i czuję się zaszczycony, że mogę uczestniczyć i wnosić swój wkład do tego owocnego ćwierćwiecza dynamicznego rozwoju naszej gminy i naszej ojczyzny. 25 lat samorządu gminnego jest wyjątkową okazją do spojrzenia wstecz. Wszystko zaczęło się od pierwszych wolnych wyborów i pierwszego jeszcze kontraktowego rządu. Nie składamy obietnic, że będzie łatwo. Te słowa wielokrotnie słyszeliśmy w różnych odmianach w minionym ćwierćwieczu i wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że nasz naród stać na wysiłek, cierpliwość i wolę działania. Panuje opinia, że samorządy wszystko udźwigną. Można by zaryzykować twierdzenie, że z pustego to tylko samorząd gminny naleje. Dziś chylę czoła przed tymi szlachetnymi osobami, które w 1990 roku podjęły się tworzenia fundamentów naszego samorządu gminy Sułkowice. Sułkowice były wtedy bardzo młodym miastem, liczącym zaledwie 20 lat. Potrzeby miasta i całej nowo utworzonej gminy były ogromne. Oczekiwania ludzi jeszcze większe, bo podsycane nadzieją nowej polskiej rzeczywistości, a możliwości budżetowe mizerne, doświadczenia w pracy samorządowej żadne, struktury i kadry budowane niemalże od zera. Początki sułkowickiej samorządności dobrze pamięta pierwszy burmistrz Sułkowic Adam Gumulasz. No te pierwsze lata na pewno były bardzo ciekawe przede wszystkim, bo powiedzieć trudne to jest mało, ale naprawdę było ciekawe. Przejęliśmy gminę, można powiedzieć, dość mocno zrujnowaną. Trzeba było w zasadzie zaczynać wszystko od nowa. Przejęliśmy gminę Sułkowice z bardzo dużym długiem, jakby honorowym, ponieważ pozbierano pieniądze na gazyfikację Sułkowic, natomiast te pieniądze zjadła inflacja i w związku z tym trzeba było jak gdyby odbudować zaufanie ludzi do wspólnych inicjatyw, do samorządu. Także mogę powiedzieć, cóż, no była to na pewno wielka przygoda, przeze mnie niespodziewana zupełnie, ponieważ zostałem wybrany, nie ubiegając się zupełnie o ten urząd. Co zadecydowało o tym, że ten samorząd w gminie Sułkowice udało się zbudować praktycznie od zera? Ja wiem, no w zasadzie zaczęło się od Komitetu Obywatelskiego, od wyborów 4 czerwca, po których Komitet Obywatelski wszedł prosto do wyborów samorządowych. Te wybory samorządowe wygraliśmy w sposób zdecydowany. Ustawiliśmy tą władzę gminną, ale z ludzi, którzy w zasadzie tylko i wyłącznie mieli jeden cel. Była to na pewno zgrana ekipa ludzi, którzy naprawdę chcieli coś zrobić. Właściwie na zarządzie gminy nie głosowało się pewnych rzeczy, tylko przedyskutowało i zgadzało na pewne sprawy. Bardzo szybko wybraliśmy
priorytety. No. Myślę, że zrobiliśmy w ciągu tego 25-lecia ogromny krok milowy w rozwoju i zarówno tym społecznym, jak i infrastrukturalnym, gospodarczym. Jednym z bohaterów wieczoru był pierwszy, a zarazem obecny przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach, Jan Socha, uznany za człowieka 25-lecia w gminie. Chciałbym uhonorować osobę szczególną w naszym samorządzie. Potrafi łączyć różne punkty widzenia, łagodzić konflikty, przemawiać do serc i sumień. Ale kiedy też trzeba, kiedy jest przekonany o słuszności i sprawy, potrafi bronić wspólnego dobra, nie poddając się wpływom i naciskom. Zaskoczony. Myślę, że ta święta Kinga będzie patronowała nam wszystkim, zostanie w naszej sali samorządowej, bo traktuję to po prostu jako podziękowanie i wyróżnienie dla wszystkich radnych. I można to powiedzieć o każdym radnym, że właściwie to, co radny oddaje swoją pracą i inicjatywą, jest zauważane niejednokrotnie w 20%. Także myślę, że Kinga nam będzie patronowała na następne lata. Dziękuję. Podczas obchodów ćwierćwiecza samorządu w Sułkowicach wystawiono kroniki dokumentujące historię gminy oraz archiwalne numery gazety Klamra. Radosną góralską atmosferę w obchody jubileuszu samorządu terytorialnego w Sułkowicach wprowadziła kapela Ondraszki ze Szczyrku. Muzycka grać przestanie, pójdziemy do młyna. Zapytamy się młynarza, co za nowina. Muzycka się obracają, mrzyska się, nie, młynarecka się wydaje, pójdę na wesele. Aż pod wieczór wstąpię do gospody, trzeba by...